Katarzyno, 100 lat Cię nie widziałam w ogóle. Tak? No właśnie, opuszczałaś nasze odcinki na żywo. No działo się w show biznesie, więc tak trzeba było, ale powiedz mi. Dlaczego niż nasze odcinki? Nie. Tak myślałam. Prawdę mówiąc, w ogóle jestem bardzo zaskoczona dzisiejszym odcinkiem i jeszcze te emocje ze mnie nie zeszły. Naprawdę, słowo harcerki. Widzisz, co jest między nami? A co jest między nami? Właśnie. Myślałam, że coś więcej. Niestety. No, to jest zemdlała. No, tak. Mamy dwóch zwycięzców. Krzychu, który wygrał emocjami i tańcem, oraz Justas i Ekaterina, którzy po prostu pokazali światowy poziom taneczny. No ale no tutaj nie tylko taniec się liczy, tak? Taniec, emocje, to wszystko, co przekazuje. No Krzychu przewalczył siebie samego, no i tym jakby zdobył serca widzów, nie? Bardzo trudne, to nie było łatwe zadanie ani dla jurorów, ani pewnie dla publiczności głosującej, dlatego że uczestnicy wszyscy byli dobrzy albo świetni, ale kompletnie nieporównywalni. No taki trochę, taka niby radość, ale taki trochę smutek, nie? Trochę jest, bo taniec nie wygrał i często na turniejach jest tak, też jak ja startuję, że czasem jak mam takie poczucie, że taniec nie wygrywa, to jest jakiś taki smutek i nawet tych, którzy wygrywają. Więc nawet jak się dzisiaj patrzyło na Krzysztofa, to nie wiem, czy on do końca czuł się jak zwycięzca, no bo w zasadzie wszyscy sugerowali, że to Justa z Katią powinni wygrać. Ja też tak czułem, więc szkoda, że tylko taniec, a tylko taniec nie wygrał dzisiaj. Z tych całych finałowych emocji zapomniałam Was powitać, a potem chciałam Was pożegnać, ale już niestety nie mam odpowiedniej dekoracji do tego, żeby Was pożegnać, ponieważ już złożono wszystko. Także jest mało malowniczo, ale przynajmniej powiem Wam, że tą edycję wygrał Krzysztof Kozak, solista. Właśnie siedzę na fotelach jurorskich, których już niestety nie ma, szybko się porządzili. A gdybym była Kasią Kępką albo Maćkiem Domborem, to stałabym tam. No ale nie jestem, więc wracam na swoją pozycję.